Dzisiejsze nagranie poświęcone będzie temu, jak wyznaczać cele w sprzedaży i w biznesie. Zapraszam Was serdecznie. Dzień dobry moi kochani, witajcie serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. Dzisiaj nagranie będzie sprzedażowe, ale też trochę biznesowe. Dlatego, że wiecie, wchodzimy w nowy rok, to jest ostatnie nagranie w tym roku, więc pewnie część osób myśli nad postanowieniami noworocznymi. Ja zaraz powiem, co ja sądzę na temat postanowień noworocznych. No i będzie ten moment, gdzie trzeba będzie wyznaczyć sobie cele na nowy rok, nie? Co ja chcę konkretnie zrealizować. I ja mam dosyć specyficzne podejście do tego, ale o tym za chwilę. Najpierw standardowo bardzo mocno Wam dziękuję za wszystkie interakcje pod ostatnim wideo. Łapka sobie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście na tym kanale. No i druga rzecz to ja nawet nie wiem, jak wyrazić wdzięczność za to, co się dzieje ze sprzedażą mojej książki, bo to przerosło moje oczekiwania. Żebyście też wiedzieli, ja dostałem dużo więcej, niż mógłbym poprosić, więc jestem przeokrutnie wdzięczny. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze, to www.telebohater.pl. Tam macie trzy warianty. Nagranie będzie jeszcze w tym roku, a pamiętajcie, że 5 stycznia chcę też zorganizować spotkanie dla osób, które kupiły tą książkę w określonym wariancie, gdzie będziemy mogli pogadać na żywo. Ale to już o tym więcej na stronie. Tu nie będziemy specjalnie spoilerować. Moi drodzy, przechodzimy do celów. Zaczyna się nowy rok i zaczyna się to największa pierdoła, jaką można robić, czyli ludzie dają sobie postanowienia noworoczne. I teraz mi kiedyś pewien bardzo mądry człowiek powiedział taką rzecz, że postanowienia noworoczne w większości wypadków nie mają żadnego sensu. Teraz gdzieś przeczytałem kiedyś te dane o tym, że zaledwie 8 czy tam 9% postanowień noworocznych jest w ogóle realizowanych, cała reszta nie, że tam już znaczna część to w ogóle nie jest już po 1 stycznia realizowana i tak dalej. Dlaczego? No ten mądry człowiek mi powiedział w sumie prawdę, bo on ma rację, że postanowienia noworoczne są do dupy, dlatego że zaczynają się w nowy rok. Gdyby zaczynały się w każdy inny dowolny dzień roku, to miałyby większe prawo bytu. Po prostu. Bo jak sobie spojrzymy na to, no każdy z nas idzie na jakąś tam imprezę sylwestrową, nie? Najczęściej 1 stycznia dla nas wszystkich to nie jest najlepszy dzień, nie? To nie jest najlepszy dzień na przykład na dietę, gdzie budzisz się, masz średnie samopoczucie, bo to tak ujmę to bardzo delikatnie, że masz średnie samopoczucie i teraz nagle masz kontrolować jeszcze przez cały dzień michę, pamiętać o tym, jak jedyne, o czym ty dzisiaj myślisz, to jest gdzieś się zdrzemnąć i co wypić, bo zaraz uschnę. Tak samo, nie wiem, z rzuceniem palenia i tak dalej. Dla mnie postanowienia noworoczne nie mają sensu. Jeżeli chcemy robić jakieś postanowienia, to powinniśmy je zazwyczaj dawać sobie na bieżąco. Czyli jeżeli widzisz jakiś wyraźny deficyt w swoim życiu albo chcesz coś zmienić, to powinieneś po prostu to zmienić, a nie przechodzić na dietę od poniedziałku, tylko którego później, nie? Więc jest taka moja dygresja, dlaczego postanowienia noworoczne, moim zdaniem one w ogóle nie mają sensu, one w większości wypadków w ogóle nie działają. I teraz mówimy sobie o wyznaczaniu celów. No bo każdy z nas, prowadzący biznes, będący sprzedawcą, coś będzie planował na ten nowy rok. Cokolwiek. Na razie tego nie wiem. I teraz warto, żeby zaplanować to z głową. Czyli zrobić to w sposób odpowiedni i zrobić to przy użyciu odpowiednich, nazwijmy to, danych. No bo teraz zobaczcie. Bardzo często spotykam się z sytuacją, że ktoś mówi, że on chce więcej sprzedawać. Albo chce podnieść sprzedaż. No i co? Każdy z nas chce podnieść sprzedaż, każdy z nas chce więcej sprzedawać, chce lepiej sprzedawać i tak dalej. Czyli nie mamy tutaj konkretnych danych. I tutaj kłania się ta stara metodyka wyznaczania celów, czyli metodyka SMART. Ja polecam uzupełnić ją o wersję SMARTER. I teraz ja nie będę Was zanudzał SMARTem. Pewnie większość z Was gdzieś już kiedyś słyszała, jak nie,
to wpiszcie sobie w neta metoda SMART, ale polecam Wam bardziej SMARTER. I w dużym skrócie to są akronimy oczywiście angielskich słów. Cel musi być konkretny, czyli musisz jasno wiedzieć, co chcesz. Mierzalny, czyli musisz go w jakiś sposób zmierzyć. Osiągalny, czyli musisz mieć w ogóle szansę go osiągnąć. Istotny, czyli musi być ważny z jakiegoś tam Twojego punktu widzenia. I określony w czasie. To też jest bardzo ważne, żeby określić to w czasie. Natomiast tak jak mówię, uzupełniona ta metodyka SMARTER o dodatkowo ekscytujący, czyli on musi w pewien sposób nas kręcić, on musi być dla nas sexy i zapisany. Dużo mówi się o tym, żeby właśnie cele sobie zapisywać. I obojętnie w jakiej formie to zrobisz, czy się przykleisz sobie jakieś karteczki, bo takie osoby widziałem, czy zapiszesz sobie w jakimś swoim notesie, czy użyjesz tego jakiegoś planera, bo na przykład kupisz sobie planer noworoczny, planer postanowień noworocznych, spoko, tylko go zapisz sobie po prostu. Ale teraz oprzyj się na realnych danych dla Ciebie. I teraz to jest sedno naszego dzisiejszego odcinka, że wiele osób nie opiera się albo nawet nie ma jak oprzeć się na realnych danych. No bo dla przykładu handlowiec powie sobie, że on chce więcej sprzedawać. No i to jest jego cały cel, nie? Czyli tutaj w zasadzie nie ma nic, co powinno być zrealizowane. No ale dobra, powiedzmy, że jego menadżer sprzedaży, bo jest jakieś zebranie noworoczne i powie, no dobra Patryk, ale o ile? No ja bym chciał tak zwiększyć obrót o 10%. I teraz pytanie, czy znasz podstawowe wartości i czy znasz podstawowe dane? No bo teraz tak, podstawowe wartości to mogą być na przykład obrót, który wygenerowałeś i obojętnie, czy to masz dzielony kwartalnie, miesięcznie, rocznie i tak dalej. Może być dochód, który wygenerowałeś dla firmy. I to jest wtedy, ja już o tym mówiłem w moim odcinku podcastu, o tym właśnie największym błędzie w zarządzaniu sprzedażą, czyli o błędzie niewłaściwych cyfr, w którym my bardzo często popadamy. I to jest prawda, że bardzo często popadamy właśnie w ten błąd. Nie znamy cyfr odpowiednich. Zresztą, bo jak mówimy o podniesieniu sprzedaży, no bo to będzie klucz naszego dzisiejszego odcinka, prawdopodobnie większość przedsiębiorców w tym momencie powie sobie po nowym roku, że oni chcą podnieść sprzedaż, to pamiętajcie o tym, o czym robiłem osobne nagranie. Ono mignie teraz tutaj, gdzie mówiłem, że sprzedaż to my możemy podnieść na 4 różne sposoby i pytanie, który z tych sposobów Ciebie dotyczy. Bo podajmy to na przykładzie. Jeżeli dla przykładu wygenerowałeś 1 000 000 złotych obrotu i obsłużyłeś 100 klientów, no to znaczy, że jeden klient to jest ile? 10 tysięcy złotych dla Ciebie, no więc 10 tysięcy złotych ten, no i chcesz podnieść sprzedaż o powiedzmy 5%, to znaczy, że musisz 5 na przykład nowych klientów doprowadzić. I to jest ok. To jest dosyć proste, to jest dosyć policzalne, ale pytanie, jakie stoją za tym marże? No bo na przykład możesz postawić sobie, ktoś z handlowców może powiedzieć, że, bo to też będzie jeden z celi, który sobie wyznaczymy, czyli więcej zarabiać. No dobra, ale w jaki sposób chcesz więcej zarabiać? No bo być może okaże się, że jeżeli ty nauczysz się bronić cenę, to ty wcale nie musisz podnosić obrotu, bo na przykład nie musisz w sensie zwiększyć ilości klientów. Bo dla przykładu w tym momencie odbierasz prowizji, strzelam miesięcznie 4000 zł, tam plus masz jakieś wynagrodzenie podstawowe, no a dzięki temu, że zaczniesz bronić marżę, bo masz właściwie naliczane wynagrodzenie, możesz w tej samej ilości klientów, przy takiej samej ilości sprzedaży zwiększyć to do na przykład 5000, tylko wystarczy, że nauczysz się bronić ceny, no chyba, że się nie nauczysz i nie jesteś w stanie i jesteś z tych, co na lewo i prawo śligają rabatami, tu nie ma moich wyrazów uznania. No to wtedy jak gdyby odpowiedź nasuwa się sama. Więc warto to wziąć pod uwagę, że ja muszę sobie jasno zdefiniować jakiś cel biznesowy. Ja wam to podam na przykładzie. Kiedy ja na 2021 rok definiowałem sobie swój cel, założyłem sobie kilka celi. Pierwszym to było zwiększenie obrotu, zwiększenie w sensie przychodu mojej spółki o minimum 50%. I teraz co się z tym wiązało? Bo kiedy wyznaczam sobie cel, to teraz muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób to zrobię. I ja polecam wyznaczyć sobie główny taki nurt i dać sobie jakąś alternatywną ścieżkę. I teraz na moim przykładzie. No, żeby zwiększyć przychód o 50%, no to po pierwsze podniosłem ceny, no z góry wiedziałem, że to było zaplanowane działanie, że podnoszę cenę o 20%. No więc skoro podniosłem o 20%, no to można założyć, że jeżeli sprzedałbym tyle samo szkoleń, no to zarobiłbym 20% więcej, tego przodu by było. No więc siłą rzeczy 30% trzeba było uzupełnić w jakikolwiek sposób. Więc
Postanowiłem, że zacznę moim klientom obecnym świadczyć dodatkowe usługi, które są usługami doradczymi. Czyli moi klienci mogą, teraz w ogóle wprowadzam jeszcze jedną usługę, gdzie będę mentorował komuś z sprzedaży, będzie można sobie wykupić u mnie taki pakiet stałej opieki mojej, gdzie ja będę zarządzał, znaczy nadzorował czyjąś sprzedaż, pomagał komuś wyznaczać pewne zadania. To chcę od nowego roku wprowadzić, no bo już pracuję nad nowymi celami. No i teraz okej, to w jaki sposób doprowadzić na przykład 30% nowych klientów? No, mogę w różny sposób. Mogę, jeżeli mówimy o doprowadzeniu nowych. No mogę na przykład poprosić moich klientów, żeby mi kogoś zarekomendowali, jeżeli działam na rekomendacjach. Mogę na przykład zainwestować w pozycjonowanie mojej strony, w AdWordsa, żeby klienci stamtąd lecieli, czy w Facebooka i tak dalej. Więc jasno zdefiniowany swój cel biznesowy stwarza Wam ścieżki. Teraz masz, to mówię, to tą alternatywną drugą drogę, no bo ja wprowadziłem bardzo dużo takich usług, czego nie robiłem specjalnie w 2019 roku, w 2020, przepraszam, czyli bardzo dużo konsultacji dla moich klientów. Wyznaczyłem sobie nawet dni w miesiącu, które z góry były dniami, które ja przeznaczam na konsultacje. I teraz kolejna rzecz, też powiedziałem sobie, że muszę minimum o 20% więcej faktur wystawić. I teraz ja wystawiłem, bo kończy nam się rok, wystawiłem o 80% więcej faktur, ale uwaga, spadła mi średnia wartość faktury i to spadła mi o 20%. W związku z tym, że właśnie bardzo dużo konsultacji robiłem, więc faktur robiłem dużo, ale też przez te konsultacje trochę mi to uciekało, ale powiedzmy, że całościowo wszystko się zgodziło, więc to był dla mnie bardzo dobry rok. Więc wyznaczasz sobie ten cel główny, ty musisz wiedzieć, jakimi kryteriami się zmierzysz, czyli wracamy do tego mierzalnego w smarcie, ale musisz też przyjąć jakieś odpowiednie dane, które masz w tej chwili, bo najgorszym, co mógłbyś zrobić, to właśnie powiedzieć, zwiększę sprzedaż o 20% i to wszystko. Musisz sobie odpowiedzieć właśnie na pytanie, w jaki sposób, czy mam jakąś alternatywną drogę, żeby te 20% dorobić, a ile chcę zrobić na stałych klientach, ile chciałbym zrobić na nowych. Jeżeli na nowych, no to w jaki sposób na przykład pozyskam tych klientów, które źródło pozyskania dla mnie będzie najlepsze, bo to jest też kolejna rzecz, którą ja Wam polecam mierzyć, bardzo mocno Wam polecam ją mierzyć, czyli mierzyć konkretne źródło pozyskania klientów. I to tyle, czyli odpowiadasz sobie, jaki jest ten twój główny, później w jaki sposób to zrobię i jaką mam drogę alternatywną. No i oczywiście wcześniej, jakie dane do tego przyjmę. I to jest moim zdaniem, bo tutaj mówię, możemy mówić o smarcie. Dla mnie smart jest ok, ale dla mnie to jest taka odpowiedź w zasadzie, jak wyznaczyć sobie cele, to jest co konkretnie chcę osiągnąć i jak chcę to zrobić, jaką mam alternatywę. To są takie trzy moje kroki, które ja uważam, że powinniśmy stosować przy wyznaczaniu celów. Ale ciekaw jestem trochę Waszego zdania, w jaki sposób Wy wyznaczacie sobie cele. No i pytanie, czy macie już cele biznesowo-sprzedażowe na nowy rok wyznaczone? Koniecznie podzielcie się ze mną w komentarzu. Tymczasem co? Tyle na dziś. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Z okazji nowego roku życzę Wam wszystkiego, co najbardziej kozackiego może Was czekać w sprzedaży czy w biznesie, spełnienia marzeń, jeżeli takowe macie, dobrze, żebyście je mieli. No i co? Dla chętnych mówię, książka jest cały czas dostępna pod adresem www.telebohater.pl. Dajcie łapkę suba, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i do zobaczenia w nowym roku. Cześć!